Wszyscy doskonale pamiętamy, jak nowatorskim pomysłem wydawało się Wii U te kilka lat temu. Granie na dwóch ekranach jednocześnie. Wow. Wystarczyło ledwie kilka miesięcy, by rynek zareagował. Xbox 360 zintegrował się z tabletem pod postacią Smart Glass już w 2012 roku podczas targów Electronic Entertainment Expo. Nic zatem dziwnego, że najnowsze dzieło Microsoftu, Xbox One, także współpracuje ze smartfonami. Smart Glass to aplikacja na telefony z systemami operacyjnymi Android, iOS i Windows Phone. Dzięki niej będziecie mogli kontrolować Xbox One nie tylko przy użyciu gestów, ale również korzystając z telefonu. Używanie smartfona zamiast kontrolera to nie najlepszy pomysł, ale już puszczanie muzyki czy filmu wydaje się rozsądniejsze. W efekcie nasza komórka staje się pilotem. Możemy także przy pomocy smartfona sprawdzać, co dzieje się u naszych przyjaciół, jakie ostatnio zyskali achievementy, czy w co ostatnio grali. Mało jest niestety jeszcze tych elementów współpracy, na których zależałoby mi najbardziej, czyli wykorzystania smartfona w grze. Póki co smaczek znalazł się w Dead Rising 3, gdzie dzięki Smart Glass przemienialiśmy naszą komórkę w telefon postaci w grze, którym porozumiewała się ona z innymi bohaterami. Pomysłów na wykorzystanie Smart Glass rodzi się oczywiście mnóstwo. Czas pokaże, jak ten potencjał wpłynie na deweloperów. Sony, rzecz jasna, również rozwija koncepcję łączenia konsoli nowej generacji z innymi urządzeniami. Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bowiem japoński koncern póki co wyraźnie kładzie większy nacisk na współpracę PS4 z konsolką Vita, choćby promując Remote Play. Z drugiej strony Sony już udowadniało, że próbuje przenieść konsolowe doświadczenie w świat tabletów i telefonów, wprowadzając specjalny certyfikat. Tym razem dąży do stworzenia fuzji urządzeń. Telewizora, telefonu czy tabletu i konsoli. Już niedługo będzie ponoć można podłączyć kontroler DualShock od PS4 do telefonu czy tabletu Sony, by na nim grać. Opcji integracyjnych ma być więcej. Sony czuje, że mobilne granie jest w fazie wzrostowej, więc inwestuje. Póki co mamy aplikację pozwalającą na współpracę smartfonów z PS4. Pozwala w zasadzie na to samo, co Microsoftowy Smart Glass, czyli dostęp do sklepu, oglądanie trofeów, kontrolowanie konsoli i tym podobne. Na dziś główna zaleta tego rodzaju rozwiązań to możliwość dokonywania zakupów z dala od konsoli, czyli wydawania pieniędzy de facto. Owszem, wiele gier już współpracuje z tabletami. Takie firmy jak Electronic Arts, Ubisoft czy Activision stworzyły własne aplikacje do najważniejszych tytułów. Widać zatem, że kłopotem może być swego rodzaju dywersyfikacja oprogramowania. Niemniej dla końcowego użytkownika, czyli dla gracza, liczy się przede wszystkim opcja fajnego wykorzystania drugiego ekranu podczas zabawy. W tym względzie wydaje się, że Watch Dogs czy The Division mogą wskazać nam przyszłość. Oh, oh.